Witam wszystkich. Na dzisiejszej lekcji dowiecie się, w jaki sposób bakterie rozmnażają się. Więc bakterie rozmnażają się zawsze bezpłciowo. Nie potrafią rozmnażać się płciowo, chociaż występuje proces płciowy, który nie jest rozmnażaniem płciowym, o którym powiem Wam za chwilkę, ale do rzeczy więc rozmnażają się jedynie bezpłciowo poprzez podział komórki. Wygląda to w ten sposób, że najpierw DNA ulega powieleniu, czyli replikuje się, później komórka dzieli się na dwie komórki potomne, bo następnie każda z nich rośnie i stają się w rezultacie identyczne jak komórka wyjściowa, czyli jest to taki zwykły podział mitotyczny. I w ten sposób komórki ulegają rozmnożeniu. Jak wiecie, bakterie potrafią mnożyć się bardzo szybko, na przykład taka bakteria Escherichia coli, która pasożytuje w człowieku, potrafi dzielić się nawet co 20 minut, czyli co 20 minut podwaja swoją populację, więc jest to bardzo szybko. I teraz o wspomnianej koniugacji. Jak już mówiłam, właśnie koniugacja nie jest rozmnażaniem płciowym, chociaż często jest z nim mylona. Jest to po prostu proces płciowy. Dlaczego proces płciowy? Tutaj narysowałam Wam dwie bakterie, które właśnie przystępują do procesu płciowego. Można by jeszcze było dorysować im to, że się połączyły pięknie, czyli przystąpiły sobie do tego procesu płciowego, do koniugacji. Na czym to polega? Polega to na tym, tutaj mamy materiał genetyczny, genofor, a tutaj mamy plazmidy, o których również mówiliśmy na lekcji o budowie komórki bakteryjnej, czyli są to jakby oderwane właśnie cząsteczki tego genoforu, również zawierają materiał genetyczny, jednak właśnie taki, który ma informacje na przykład o odporności na antybiotyki, czyli nie jest to jakby główna informacja, niezbędna do życia informacja genetyczna, tylko jakby taka dodatkowa. I tutaj widzimy właśnie, że bakterie połączyły się i będą przystępować do koniugacji. Wygląda to w ten sposób, że po prostu wymieniają się one tym swoim materiałem genetycznym, na przykład plazmidami. Widzimy jeden brązowy plazmid, ta bakteria dała drugiej bakterii, natomiast jeden zielony plazmid, bakteria ta przekazała tej bakterii. Dlaczego nie jest to rozmnażanie płciowe? Otóż nie jest to rozmnażanie płciowe, ponieważ zastanówcie się, chodzi właśnie o to, że w rozmnażaniu płciowym zawsze musi powstać organizm potomny. Czyli z dwóch bakterii musiałaby powstać trzecia bakteria dodatkowo. Natomiast tutaj nie powstaje żadna nowa bakteria, tylko po prostu są dalej dwie te same bakterie, jednak z troszkę innym materiałem genetycznym, więc jest to proces płciowy, nie rozmnażanie płciowe. Dobrze te zagadnienia wytłumaczyć sobie na przykładzie zadań maturalnych tradycyjnie. Mamy tutaj pierwsze zadanie z sierpnia 2011 roku i dotyczy ono właśnie koniugacji. Mamy trzy różne opisy, spośród nich opisujące procesy płciowe. I spośród nich mamy wybrać ten, który dotyczy koniugacji. Zastanówcie się, możecie sobie zatrzymać filmik, przeczytać wszystkie na spokojnie i zastanówcie się, który z nich dotyczy koniugacji, którą przed chwilą pokazałam Wam na przykładzie tych uśmiechniętych bakterii. A więc jest to opis A, bo koniugacja właśnie polega na tym, tak jak opisywaliśmy, że bakterie na chwilkę łączą się ze sobą, przekazują fragment genoforu lub plazmidu, czyli genofor ten główny materiał genetyczny, plazmid ten materiał dodatkowy, z komórki jednej bakterii dawcy do komórki drugiej bakterii biorcy. Czyli jest to odpowiedź A, B i C są nieprawidłowe. Weźmy sobie kolejne zadanie. Zadanie z czerwca 2012 roku. Jest to zadanie troszkę skomplikowane, będzie wymagało dodatkowego rozrysowania. Przeczytajmy je sobie od początku. To znaczy tak, mamy wypisane, że sok żołądkowy człowieka ma pH w granicach 2 do 3.
Jak wiecie, takie pH jest to pH bardzo kwaśne. Pamiętacie, od 0 do 7 kwaśne, 7 obojętne, powyżej 7 zasadowe. I właśnie to kwaśne pH jest zabójcze dla bakterii Heliobacter, między innymi. Bo tutaj tej bakterii dotyczy to zadanie. Ale ona właśnie potrafi bronić się przed tym zabójczym pH. Znaczy, gdyby nie miała tych mechanizmów obronnych, wtedy byłoby dla niej zabójcze, jednak ponieważ je ma, może sobie przeżyć w tym żołądku w ten sposób. Może lepiej będzie to wytłumaczyć. I tak, jak to się dzieje, że ona może przetrwać to kwaśne pH, które powinno być zabójcze? Dzieje się to tak, że może wytwarzać ona sobie enzym ureazę. Ten enzym ureaza rozkłada mocznik. Jak wiemy, mocznik jest to związek azotu, czyli zawiera azot, no i inne dodatkowe atomy. W każdym razie jest to związek z azotem, i ten mocznik rozkłada, uwalniając amoniak. Amoniak, jak wiemy, ma wzór NH3. Więc ta ureaza rozkłada mocznik, uwalnia amoniak, czyli jakby rozbija ten mocznik na mniej skomplikowany amoniak, który wypisaliśmy sobie tutaj. Czyli był bardzo skomplikowany związek azotowy, zrobił się mniej skomplikowany, czyli amoniak. To wszystko dzięki enzymowi ureazie, który jest wytwarzany przez bakterię Heliobacter. I tak, kiedy uwolniony jest ten amoniak, amoniak może wiązać kationy wodorowe. Co to znaczy, że wiąże kationy wodorowe? Jak wiemy, kationy wodorowe jest to po prostu H+. I jeśli amoniak zwiąże taki kation wodorowy, no to właśnie powstanie taki jon wypisany tutaj, czyli jon NH4+. Czyli to NH4+ to nic innego jak właśnie amoniak, który związał kation wodoru. Jak pamiętacie, kationy są to cząsteczki, które mają ładunek dodatni. A zbiorczo na kationy i na aniony można po prostu mówić jony. I dzięki temu środowisku wokół bakterii jest zobojętnione. Teraz o co chodzi z tym, co ma wiązanie wodoru do tego, że to środowisko wokół bakterii się zobojętnia, czyli przestaje już być takie szkodliwe dla niej. Zastanówcie się. Możecie zacząć od tego, jak to się dzieje, że pH jest kwaśne. Otóż zawsze za to, że pH jest kwaśne, odpowiada nic innego jak po prostu te kationy wodorowe. Czyli im więcej kationów wodorowych, tym bardziej pH staje się kwaśne. I teraz ta bakteria działa w ten sposób, że najpierw rozkłada sobie mocznik, potem amoniak i potem amoniak wiąże te kationy wodorowe. Czyli jeśli amoniak zwiąże kationy wodorowe, stanie się tym jonem NH4+, wtedy tych kationów wodorowych w środowisku wokół bakterii będzie mniej. Rozumiecie? Będzie ich mniej i przez to środowisko wokół bakterii będzie miało mniej kationów H+, czyli będzie mniej kwaśne. No a logicznie rozumując, jeśli jest mniej kwaśne, no to jest bardziej zasadowe. Czyli właśnie znaczenie tego procesu można by było wpisać, że właśnie zobojętnienie tego środowiska wokół bakterii powoduje to, że nie dochodzi do niszczenia bakterii przez niskie pH soku żołądkowego. W sumie odpowiedź na to pytanie można byłoby wymyślić, też nie zagłębiając się w szczegóły, jednak dobrze, tak ćwicząc dla siebie w domu, zagłębiać się w szczegóły zadań, ponieważ zawsze mogą się one przytrafić w kolejnych zadaniach maturalnych i jeśli coś już wiemy, to potem automatycznie jest nam łatwiej to rozwiązać. No, czyli właśnie to znaczenie, to zobojętnienie środowiska wokół bakterii powoduje to, że bakterie nie są niszczone przez to kwaśne środowisko wokół nich. Przeanalizujcie to sobie jeszcze raz. I na koniec jeszcze jedno zadanie,
z czerwca 2011 roku. Dotyczy ono bakterii ogólnie, czyli również należy sobie przypomnieć poprzednie prezentacje na temat odżywiania, jak i oddychania bakterii, również dzisiejszą na temat rozmnażania. Mamy po prostu wybrać tutaj dwa stwierdzenia, które są prawdziwe. Czyli nie jest to nic strasznego, zastanówmy się po kolei. Stwierdzenie A. Bakterie są organizmami prokaryotycznymi. Tutaj potrzebna jest lekcja o budowie bakterii. Pamiętacie, jak była zbudowana komórka bakteryjna i co to w ogóle znaczyło, że są prokaryotycznymi? A więc to, że są prokaryotycznymi, oznacza po prostu, że nie posiadają jądra komórkowego. Jak pamiętacie, właśnie genofor jest luźno rzucony w cytoplazmie, nie jest oddzielony żadną błoną, więc po prostu nie ma jądra w komórkach bakteryjnych, więc są one organizmami prokaryotycznymi, więc jest to prawda. Drugie. Komórki bakteryjne dzielą się mejotycznie. Oczywiście jest to fałsz, ponieważ jak na dzisiejszej lekcji tłumaczyłam, dzielą się one mitotycznie. Bakterie mogą oddychać tlenowo lub beztlenowo. Prawda. To też omawialiśmy na poprzednich lekcjach, że właśnie są bakterie tlenowe i beztlenowe, które właśnie przeprowadzają różnego rodzaju fermentacje. D. W komórkach niektórych bakterii stwierdzono obecność jądra komórkowego. Ewidentnie fałsz, właśnie skoro są prokariotami, no to nie mają jądra komórkowego. Jedno stwierdzenie wyklucza drugie. Wszystkie bakterie są heterotrofami. No to też wiemy, że nie. Bo jak właśnie mówiliśmy na ostatnich lekcjach, te bakterie mogą być również autotroficzne, czyli mogą same sobie wytwarzać pokarm. Chociaż oczywiście bakterie heterotroficzne również się zdarzają, ale nie wszystkie są heterotrofami, bo są również bakterie autotroficzne. To tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę, no i zapraszam na następne lekcje dotyczące protistów. Do usłyszenia.